Jego nitwa się rozpoczęła. Dobrze wystartował z maszyny Sirego i szybko objął prowadzenie. Na drugim miejscu jest, zdaje się, Wasilew. Sirego wyraźnie wstrzymywany, Wasilew na miejscu drugim, dalej In Extremo. Na kolejnym miejscu Etnum Psyche, ostatni Echo Gazal. Niewielkie różnice pomiędzy końmi, tempo chyba nie jest za szybkie. 1400 metrów do celownika, już wyraźnie teraz Sirego na prowadzeniu. O drugie miejsce w tej chwili walczą Wasilew i to raczej skutecznie, trzeci In Extremo. Czwarty Etnum Psyche, który teraz bardzo mocno przyspieszył, ostatni siwy Echo Gazal. Teraz zdaje się Wasilew po zewnętrznym torze wyszedł na prowadzenie, Sirego drugi. Trzeci jest Etnum Psyche, dalej In Extremo, ostatni Echo Gazal. Ale wciąż konie galopują mocno zgrupowane, z wyjątkiem Echo Gazal, który ma dwie długości straty do rywali. I galopuje ostatni. Wasilew, Sirego, bez zmian Etnum Psyche na miejscu trzecim, dalej In Extremo i wciąż ostatni Echo Gazal. Jakieś 750 metrów do celownika. Wasilew pierwszy, ale nie oddalił się specjalnie od rywali. Sirego drugi. Polem Etnum Psyche. In Extremo czwarty, potem Echo Gazal. 600 metrów do celownika. Sirego bardzo ciasno przy kanacie. Dobrze zyskał. Atakuje go Wasilew. Rozpędza się także In Extremo. Wasilew pierwszy, ale on ma bardzo dużą wagę, atakuje go In Extremo. Wasilew, In Extremo, Sirego trzeci. Tylko dwa konie walczą w tej chwili o prowadzenie. In Extremo doszedł do Wasilewa i 150 metrów do celownika. In Extremo jest w tej chwili pierwszy, Wasilew drugi. I za chwilę celownik, In Extremo wygrywa. Wasilew drugi, Sirego, Echo Gazal na ostatnim miejscu Etnum Psyche.